Witam. Właśnie przed chwilą oglądałem Mata Kacze, jak odpowiada na kolejne pytanie dotyczące www. I zauważyłem funkcję beta transkrypcji dźwięku w YouTubie i pomyślałem sobie, że to działa całkiem nieźle. Czasem się myli tylko. Jest to brakujący element w zasadzie do tego, żeby mieć automatycznego, symultanicznego tłumacza. Skoro on to potrafi, pewnie teraz nie robi tego na żywo, ale znając Google Voice Search potrafi na żywo transkrybować całkiem szybko, no to mamy syntezator mowy, mamy Google Translate, teraz mamy tylko transkrypcję audio, możemy włączyć film po angielsku i na żywo mieć lektora w języku polskim. Trochę to nie działa idealnie, czasami się myli, no ale lepiej mieć takiego lektora niż żadnego, a to jest tylko kwestia czasu, aż on zacznie w 100% poprawnie tłumaczyć, transkrybować i potem tłumaczyć i syntezować dźwięk tak, że będzie nie do rozpoznania z prawdziwym tłumaczem. To tyle. Luźna myśl. Na razie.